W dzisiejszym odcinku zmierzę się z moim starym wrogiem, Bedwars. Na dwójkach gra najwięcej osób. Dobra, idę na solo. Orkiestra! Jakby co, robię live na Twitchu. Sprawdźcie wszyscy Dominiko 2023! Powodzonka! Nawzajem! Ej, bo mamy już dużo surowców, dobra. Ja nie pamiętam, jak się gra w Bedwarsy. Jak ktoś nie wie, bo mnie oglądał od niedawna, to ja nie umiem grać w Bedwarsy. Czemu te Bedwarsy działają jak na Hypixelu, że nie można chodzić? Wsadźmy to tu i się idźmy. No nie! No idźcie mi biec. Dobra, ja tu nawet nie speedbridge'uję. No nie tak, że nie umiem, ale się boję po prostu, bo serwer nie działa. Dobra, daj mi to, daj mi... Nie, nic mi dawaj, więc... No nie mogę biec. Dobra, Maciej. O co? No nie, a to jest scam. Dobra, kompletnie ten serwer nie działa. Kolejny serwer, który nie polecam. No patrzcie, nie mogę iść. O, wybór drużyny. Zielony, hurra! I czy te Bedwarsy będą lagować? Dowiecie się w tym odcinku. Za 30 sekund. Chiny. Gram w Chinach. Na pewno będzie zacinać. Chińskie serwery. Po drugiej stronie świata. Jak Nether. Po drugiej stronie ziemi. Szybko! Jest, mamy żelazo! Dobra, potrzebujemy ile? 16 żelaza. Co ja... Nie, tak, chyba 16, prawda? Ostatni raz w Bedwarsy grałem, jak miałem 14 lat. Dobra. Ha, mamy diament! Ha. Wiecie, co w nim zrobię? Nie mam pojęcia. Przede wszystkim obuduję łóżko. Terata, ulepszenia, pułapka. Pułapka zmęczenia górnikowe, efekt zmęczenia górniczego na 10 sekund. To jest mocne, bierzemy to. Chroń swoje łóżko. Tak, wiem. Ty, właśnie, idziemy po emeraldy teraz. Ojej, ktoś już zebrał emeraldy. Ty, patrzcie to. Dobra, żartowałem, nie działa. Haha, mam high ground, Snati. I co teraz? Ale co moje, to moje. Łóżko jej zepsułem. Patera. Robimy sobie żelazną zbroję. To odkładamy. I do boju na Nati! Czy jestem tryhardem Bedwarsów? Nie. Dobra, widzę, że gracze mi się trafili tak dobrze jak ja. Nie boję się. Teraz. Do boju! Do ataku! Gdzie jest Nati? Tender chesta. Znajdę cię. O, weźmy w ogóle, rozwalmy to drugie łóżko też. Trzeba kupić kifol. Gdzie się kupowało kifol? Tu się kupowało kifol. Dałem mi kifol. Najszybszy kifol w grze. Ała. Dobra, widzę, że ci gracze naprawdę nie są najlepsi. Z całym szacunkiem oczywiście, ale jeżeli ja wygrywam na Bedwarsach, to coś jest nie tak. Ej, no, ale co się stało z emeraldami? To nie tak, że one powinny się pokazać u mnie w ekwipunku, jak kogoś zabiłem? Czy on nie miał żadnych emeraldów? Czy on był naprawdę aż tak biedny, że nie miał emeraldów? Czemu on je miał przy sobie? On wie. On ma firebola. Nie. Ja nie z tych. Ja nie należę do aż tak głupich ludzi. Do głupich? Może. Ale aż tak? Nie. Co ja mogę zrobić z jednym emeraldem? Ale mam też 8 diamentów. Z 8 diamentami mogę zrobić całkiem sporo. Przede wszystkim mogę sobie protection kupić. Patera. Tyk, moje łóżko staje się potężnym łóżkiem teraz. A i co teraz? Teraz nawet ja nie wiem, gdzie jest moje łóżko. Dobra, ulepszenia i bierzemy. Dwa razy chciałem, dzięki. Aha, no pasowałoby sobie kupić jakieś wełnę. Jakbym kupił to, to byłby totalny outsmart tego kolesia. Dobra, musimy rozwalić mu łóżko. To jest mój cel. Jeżeli nie wygram, to chociaż rozwalę mu łóżko. Chociaż zabraknie mi wełny. Jak mi zabraknie wełny, to się... No, troszeczkę bardziej... Zabraknie mi wełny. 100% zabraknie mi wełny. No i zabrakło. Wszystko było pod kontrolą. Wszystko było zaplanowane. On tam jest. Tam ktoś jest. O, dziękuję. Nie podniosłem. Nie. Ja nie należę. O, zgiń. Nie, wyciszyłem się. Byłem wyciszony, kiedy mówiłem, jak się cieszę z wygrania Bedwarsów. No nie. Ej, halo. Nie mogę się dołączyć na Bedwarsy z powrotem. Chciałem wygrać jeszcze raz. Na tej miska. No. Ja się ukryję, może mnie nie pamiętają. Ja się ukrywam. Nie, on widzi. No nie. Byłem w połowie pisania wiadomości. Dobra. Czemu macie takie ponure skiny? Musisz odblokować poziom drugi? O, wow. Odebrali mi moją wolność słowa. Dobra, trochę naokoło, ale nie szkodzi.
Ha, mój diament. Teraz kupujemy pułapkę. Kupię pułapkę i będę niepokonany. To, to jest fajna. Kupujemy cyk, cyk. Do rozkrzyneczki. No boju! Ona wie, że ja wiem. Tak, ona wie, że ja wiem. Nie, ona wiedziała. Ona od początku wiedziała. Dobra, mamy... Ojej, aż się prawie wysypałem. Dobra, trzeba się cofnąć. Ona wiedziała, że ja wiem. Ona wiedziała, że ja wiem. Dobra, szybko. O, żelazny miecz. Co jeszcze? To, z dwóch diamentów kupujemy prota. Protection to jest, pamiętajcie, najlepsza rzecz, jaką możecie kupić. Tak samo sharpness, na Bedwarsach. Ja to mówię z doświadczenia. To ja nie umiem grać w Bedwarsy. Powiedzcie, że nie ma fireballa przy sobie. Nie, nie ma. I mam high ground, Nati, co teraz? Mohaha. Oj, 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 się wysypałem. Dobra, do boju. Szybko, trzeba... O ja, dobra, tego nie przewidziałem. Nie przewidziałem tego. Odwrót. Nie mamy kill-offa. Odwrót. Wzmocnić łóżko, bo jesteśmy biedni, nie mamy kill-offa. A, bo ja to wszystko chowam tu. Dobra, trzeba kupić kifol. Mamy diaksowy kifol, nie ma opcji. Teraz już wygraliśmy. O, cofnęło mnie. Mam nadzieję, że to się serwer pomylił coś przez przypadek. Dobra. Garing! Nie, popatrzyła się. Dobra. O ja, dobra, nie. Nie. Gdzie ona była? Dobra, zabiliśmy ją? Zabiliśmy ją. Szybko, rozwalamy. No czemu się nie rozwaliło? Dobra, ucieczka. O, mój kot miałczy. Cześć, cześć kot. Co tam? Błagam, nie staj mi na spację tylko. No. Nie, moja pułapka. Szybko. To nie zadziała tak, prawda? Nie, muszę odblokować drugi poziom. O nie, oni teraz się nie lubią. I to wszystko moja wina, bo on nie wie, że to ja, a nie Nitka. Że Nitka go nie zdradziła. Oni mieli soja na mnie. Wiedziałem, że będą mieć na mnie soja. To było zbyt do przewidzenia, że będą mieć na mnie soja. Rozwalili mi to łóżko, czy nie? Nie, nie rozwalili mi łóżka. Dobra, git. Teraz ta. Mamy jabłko. Mamy dwa diamenty. Wygrałem. Okej. Okej. Chyba już nie będą chcieli ze mną grać w Bedwarsy. Przepraszam. O ty! Miska! Zabrałaś mi zielony. To biorę jakiś żółty, w ogóle będę po drugiej stronie mapy. Dobra, teraz gramy w Tower Defense'a. Gramy w Tower Defense'a, zobaczycie. Ło nie! Mamy bananka. Ja nie mogę z nim matchingu, bo nie mam serduszka. Ej! Odszedł sobie, tak po prostu. O nie, bananek jest nowym graczem. Bananek może być groźny. Chce ktoś sojusz? Ja! Nie! Nie! Nie mogę dać sojuszu. Bananek mnie zniszczy. Ja już, ja i Nati. No nie, oni mnie zmiażdżą, oni mnie zniszczą. Trzech na jednego chciałbym wspomnieć, to jest banda łysego. Chcecie być łysi? No i bycie łysym teraz trochę wraca do mody. Znaczy nie tyle łysym, co takie na jeża, jak się ścina. Ja tak byłem całe życie i to nie było modne wtedy, wszyscy się do mnie śmiali. Zapuściłem włosy dopiero kiedy to przestało być modne. Ja ustawiam trendy, ale na odwrót. Przede wszystkim potrzebujemy pułapki, ponieważ pułapka to jest sposób na życie. Potrzebujemy zbroi. Nie to. Dobra, dobrze, to nie kosztowało złoto. Kupmy teraz to. Kupmy siekierę lepszą. Tej, na to mnie nie stać. Nic nie szkodzi. Pułapka została. No i co ty sobie myślisz? Dobra. Tak, chcesz się bawić na high ground? O, od ty mendo. Dobra, ty spadnij. Dobra, bananek. Poskładany. Dobra, mamy diamenty. Nie no, czuję się jak jakiś dobry gracz normalnie, a nie powinienem, bo nie jestem dobrym graczem. Ło, kupił mi złote jabłko. Tu są rzeczy, jak się wyeliminuje graczy, nie wiedziałem o tym. Dobra, chodźmy teraz tu. Siup. Zbierzmy to. Mam żelazną zbroję? Mam. Dobra, teraz tak, za diamenty, które ja mam, kupmy sobie sharpness i pułapkę nową, bo nie mamy. To, więcej gaplów i to przerzućmy. Tu. Taki to jest dobry pomysł? To jest dobry pomysł chyba. I kupiłbym kifol. Nie tu, tu się kupowało kifol. Tak na wszelki wypadek, jakby oni chcieli coś kminić. Teraz tak, teraz idziemy na... Ja widzę cię nad. Nie myśl sobie, że nie. Serce mnie boli, jak to robię. Ej, backdora robię, nie? Okej, okay. To było niemiłe, wiesz? Tak się nie robi. Dobra, przesadziłaś teraz. Skąd ty wiesz, co to są... Grę. O ja.
się źle. Ja nigdy nie byłem dobry w Bedwarsy. Ja nie lubię tak wygrywać. W sensie, ja się czuję źle, jak wygrywam, kiedy wiem, że jestem słaby. Och, nie no, nie powinno tak być. Przepraszam. W każdym razie kończymy ten odcinek. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jak oglądaliście do końca, to możecie powiedzieć, że oglądaliście do końca. Bo chciałbym wiedzieć, bo mało osób moje filmy ogląda do końca. Więc jeżeli jesteście tym nielicznym gronem osób 3-procentowym czy mniejszym, to napiszcie, pochwalcie się, że to wy, że to właśnie wy oglądacie filmy do końca. No, a teraz nareszcie kończę ten odcinek. Tak, pa pa.